Dobra, cześć, witam się z wami bardzo serdecznie, z tej strony Jankes. To jest kolejny odcinek, już 13 z After For Insane, 13 albo już nie pamiętam który. I kontynuujemy. Tym razem mi nie ucieknie. Jezu. Boże, no przeładuj to. No to chyba tam amunicji. Co oni? Mięsko sobie robili, spoko. Pływka. Deska. Znikali, że. O, a tam jest amunicja, super. I od razu więcej. Co? Co mi tu pokazuje? Co? No dobra, weźmiemy jakąś tu sobie broń. Czekajcie. Zobaczę czas. No okej, okay, dobra. Idę. Idziemy dalej. Zus, co tu się świeci? Desk. A też to. Toporek. O, może toporek będzie. Uuu, niezły. Zobaczymy w PDA. Kilof. Toporek. A, toporek może być. Co tu mi się świeci? Jarzynówka. Tu rurka. Tam się jeszcze coś świeciło. Pistolet. O, good. Od razu więcej. Dobra, teraz mi dajcie mi toporek. O Boże, chcą mnie rozjechać. Co to za dziwne kolorki? Dobrze powiedziane. Co, nie mam toporka? Jakiś żal. To pewnie nie najlepszy moment na takie rozważania. Ale właśnie odbyłem przymusową sesję z jednym z najciekawszych pacjentów w mojej karierze. Sabotażysta z chwały nie dość, że zdołał się wydostać, nim rozpętało się piekło, to jeszcze cały czas podążał za mną na powierzchni. Wygląda mi to na klasyczny przypadek hipomanii i obsesji na punkcie konkretnej osoby. W tym przypadku napisy się spóźniają, widać to wyraźnie. Pamiętam jego głos ze schronu. Całkiem niedawna sesja. Wtedy bym zauważył dziwne zachowanie. Fajnie, poruszasz ustem. Więc postęp choroby musiał być dość gwałtowny. Ciekawe,
że wszystkie swoje działania usprawiedliwia koniecznością przemian społecznych w schronie. Dzięki zniszczeniu dokonał zmian, których ja, jako naukowiec, nigdy bym nie osiągnął. Niezbyt subtelnie, ale skutecznie. Niestety przyszło zapłacić wysoką cenę. I tu pojawia się spora wada jego planu. W schronie nie został nikt, kogo można by zmienić. Kretyn. No ale to mi trochę przeszkodzi w... Może mi to chyba przeszkadzać. O! To może mi to chyba przeszkadzać w czasie rendewingu. Czy ten... obróbce, ale to nic. Zaczynamy jakby... sekwencję, powiedzmy, szóstą. Wiem, że jest ich 10. Więc się... trochę zbliżamy do końca. Ale to jeszcze długo. Długo. No, będzie długo. No. Ups. Nie było napisane rozdział. Znaczy, który to jest rozdział tak dokładnie. Się pewnie... mogę. Ale tych ludzi tu... nie było. Oni mi chcą coś zrobić. Ja się boję. Stój! Nie ruszaj się! Wejdź do środka! O, notatka. Widzę. Możesz tu zostawić. Dobra. Chiny, Japonia, kolejny konflikt w Azji. W Tokio wybuchły poważne zamieszki po tym, jak w tym tygodniu ogłoszono zamiar. To bardzo fajne. Ale ja nie chcę. Dobra. Znaczy mnie nie puszczą. Pewnie jesteś zmęczony. Sporo musisz przetrawić, prawda? No. Udaj się. No. Nawet postaraj się zrozumieć. Mamy tu wieczną strefę działań wojennych. Proponowaliśmy im pomoc, lecz nie chcieli współpracować. Taki pułkownik trochę. Zamknąć ten. Jestem naramiennikiem. Dobra, kaccenkę sobie obejrzymy oczywiście. Jestem ciekawy. I się zwiesiło. A jednak nie. Tylko jeden wspólny posiłek. Proszę. Ale żywe. Co to, wąsia? Wąsia. Co? Drzwi. Zobaczmy tutaj drzwi. Fajne ubranie mi dali. Nie, jak z latarki. Jest latarka na szczęście. Ostro. Skubańcy. To jest chyba ze schronu. Ma podobne takie ubranie. Punkt kontrolny
Cześć, witam się z wami z powrotem w grze właśnie. Otóż niestety grę mi skraszowało, gdy się z wami na chwilę chciałem zdać wam ścięcie. Mi skaszowało i mnie wywaliło. A, bierz dziadek, bierz. Tupił, bierze ich. A tu nic. Dobra, to wchodzimy w drabinie. A, sam nie wejdziesz, muszę ci pomóc. Co to? Kurzysz ty! Zagadka. Było dobrze. Coś zepsułem. Ja muszę... Proszę. Czekajcie, a co to? Pałacu kultury jednak nie widzę. Ale też to pistolecik, oczywiście, że weźmiemy. Ile? 14. No dobra, niech będzie, ale ja chcę się. Ja chcę jeszcze się wziąć. No nie. Czemu mi tak klatkujesz, Boże? Specjalnie zmniejszyłem jeszcze rozdzielczość, żeby... Takie życie to żadne życie, doktor. Żeby była jakaś taka większa ta płynność. Ożeż ty! No i... Ja ci... Wow, jednak faktycznie muszę wziąć pistolet. To gdzie? To nie ja. Dawać! Jest. Chodź! Zakończymy coś! Trzeba było? A co my tu mamy? Strzelbę. Tak.
przeładuj tą strzelbę. Jeżeli... Nie, to dubeltówka. Co jeszcze tu jest? Nic ciekawego. Niezła muza przy okazji jest. Przynajmniej jest. A ja to w co? Ja to w to muszę scelić. Nie! A nie, jest dobrze. Co, winda przyjechała, spoko. A tam co się stało? Coś się stało może? Nie, nic się nie stało. Hello. Topolek. Nie weźmiemy topolka. Dodatkowa amunicja, nie chcemy. Ty. Albercie. Uspokój się. Właśnie atakować. Ktoś chce mnie. No. Nie od tej strony? Dobra, ja to wcisnąłem. Tak. I... A, tu. Oż ty. Dobra, jeszcze jest jakiś cwaniak? Nie to chciałem. Ale jest wyjście. O, w końcu.
Co się dzieje? A, powoli się podnosi. Aj. Bierz się. Ojeju. Mieszkańcom świata zniszczonego przez wojnę udało się zdobyć broń palną, zawiałe pistolety i strzelby do walki przystosowane. Dobra. Dobra, już niech będzie ta siekierka. Albo nie, tam widziałem ten młot, ten toporek. To niech będzie. Skopa. To bierzemy. To nas to nie interesuje. Tu się ładuje. My to widzimy. Nie mogę tego przewinąć. Podejrzewam, że tutaj mam biec. Kto to? A, Marcin. Nasze halucynacje. Halo? A, dobra, jest spoko. Filmik. O. Z dzidą. Ty. Nie pominę oczywiście tego. Bo ja nie wiem dlaczego. Co? Jak na Stadionie Narodowym. Gdy Polska przegrywa. Co to za bydle? Tu jakąś... Mam broń, ale gdzie on jest? A tam jest. O Jezu. Mam celować mu? Nie
Jakim cudem? Albercik, wstawaj. Czyli w brzuch mam zarabiać. Jakie bydle. Teraz niestety niebezpiecznie będzie na bliski dystans. Tędy ty mi się pójdziesz, tędy. Dobra. Ja będę kończył jednak. Cześć.